Dobry wieczór Państwu. Gościmy dzisiaj szczególnego udziałowca naszego programu, panią Małgorzatę Daniszewską, która wygrała licytację w Orkiestrze Świątecznej Pomocy na udział w Szkle Kon... Witamy Panią. O czym Pani by chciała powiedzieć ten? Chciałabym powiedzieć... Oj, słyszę telefon. Halo, halo, dzień dobry. Czy ja już jestem na wizji? Halo, halo, jestem w studio? Tak, tak, oczywiście. Niech pani... Panie redaktorze, Krystyna Zublina. Ja pozór, jestem się do pana zadzwoniłam. Muszę panu powiedzieć, że oglądamy pana. Ja tutaj moje koleżanki, nauczycielki. Cały te chciałam pozdrowić, cały te TV... Pan to jest człowiek się martwi o tą Polskę, a potem pana się ogląda i tak od razu lżej na to jakoś, wie pan? Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pozdrowić też dzieciątka, które pani uczy. Pani Małgorzato, jakie jest pani hobby poza leczeniem dzieci przy pomocy pieniędzy oczywiście? Czy pani Małgorzato uważa za trafne, że rząd nie pozwala ludziom iść w niedzielę z rodziną oczywiście, do galerii, zrobić zakupy, tak jak to zawsze było. Proszę pani, czy pani ma gdzie iść w niedzielę? No wie pan, ja co tydzień... A dlaczego rząd, który pani wybrała sobie, chcę za panią decydować. Ja tego... No właśnie. To pani mądrze. Ja też jestem tego samego zdania. Ale wróćmy do sytuacji obecnej. Jak pani uważa, jak to się wszystko rozwinie? Wie pan, sądzę... Siobro też sądzi. Czy skończy się ta awantura z tym, z tą ustawą o IPN-ie. Przecież ona szkodzi Polsce. Szkodzi temu, co dla nas jest najdroższe. Co pani o tym myśli? No ja myślę... No otóż to właśnie, że trudno pomyśleć, kto wymyślił, żeby zepsuć te stosunki Polski, o których mówiłem, ze wszystkimi. Panie redaktorze, moim zdaniem... Nie sądzę. Bo robi się nuda. Polska nie jest Szwajcarią, a nudę ma jak Szwajcaria. Jeżeli pana interesuje moje zdanie... No pewno, przecież pani Małgorzato, przecież po tośmy panią zaprosili. No więc sądzę... No, ma pani rację. Jak pani znowu będzie miała wolne 30 tysięcy, to bardzo chętnie panią znów wysłuchamy i tutaj chyba widzowie nasi myślą tak samo, bo dzieci potrzebują łóżeczek, śliniaczków, aparatów na zęby i do tomografii. I pani im to wszystko da, bo pani ma dobre serduszko.